Siema, moi drodzy, tak, jeszcze raz chciałem się Wam pochwalić to, co udało się uzyskać na wczorajszym live'ie. Ibrakadabra, numer 388, 1/85 saszetek, świetna karta, no ale to już przeszłość, a dzisiaj zajmiemy się premierowo na moim kanale naklejkami z FIFA 365, wydawnictwo Panini 450. Wydanie niemieckie, czyli 4,50 euro. W środku 40 naklejek, 5 naklejek saszet, co daje nam 8 naklejek. No i zobaczmy, z czym to się je. Tutaj jeszcze Wam tylko zaprezentuję album do tego. To jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Ale lećmy. 856 naklejek do zebrania. Robi wrażenie. Będzie na tyle motywacji, żeby to zebrać. Szczerze wątpię, no ale zobaczymy. Nie przekonamy się, jak nie spróbujemy, tak? Duży, bardzo duży format naklejek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bardzo duży format. Lecimy i sprawdźmy. Bardzo ładne złote. O, już mamy świeciaka. Wiadomo, że Panini w wersji drogi do euro nie zrobiło świeciaków, co odbiło się negatywnie na sprzedaży, z tego co wiem. Ale te naklejki wyglądają zarąbiście. Naprawdę wyglądają super. Pokażę Wam, jak one wyglądają w stosunku, na przykład, bo tutaj mam pod ręką naklejki z euro. Jaka jest różnica? Z euro 2012 oczywiście. Z euro 16, gdzieś mam dalej, nie chce mi się tego szukać, więc mamy na początek Royce'a, naprawdę wyglądają super. Tu mamy podwójną jakąś nakleję, nie wiem, czy to jest jedna, chyba jedna, albo one tak mają, żeby je przecinać. One są podwójne. To jeszcze jest 856, bo to jest jeden numer, tak? A nie, dwoma numerami lecą, czekajcie. A, tak to jest. Całkiem fajny pomysł. Całkiem fajny pomysł. Bo będzie jednak... Nie, to myślę, że spokojnie tutaj to zbierzemy jakoś. Może nie wszystkie są, ale no to akurat dobry ruch, moim zdaniem. Bardzo dobry ruch. Uuu, tutaj mamy coś fajnego. Zobaczcie. Ekstra. Naprawdę ekstra. Te naklejki wyglądają. Tutaj mamy połowę szalkę. Świetny, duży format. Mamy logo FIFA. Tutaj New Zealand 2015. Jest tutaj jakiś. A, U20. Też są właśnie U20. Są kobiety. Kolejna strona Ajaxu. I kolejna strona Porto. Fajnie wyglądają te naklejki, kurde. W porównaniu z kartą na przykład z euro wszystkie mam schowane, ale karty z Panini, nie wiadomo, wszystkie mają taki sam rozmiar, więc pokażę Wam, że to jest rozmiar, naklejki są rozmiaru kart. No, ekstra. Naprawdę ekstra. Chyba się wkręcę w te naklejki. O. No, macie Panini, to jest naklejka Panini, znamy ją wszyscy. Tutaj znowu mamy Corinthians, mamy Milan. No proszę. O, połowa Barcelony, to też będzie super wyglądało. I Anderlechtu. Fajnie, że są te podwójne, bo jednak będzie to łatwiej do zebrania. 385, 84 i 83, widzicie? Tu mamy trzy numery na jednej. Modric, Kroos i Ramos. Genialne są te naklejki. Nie, nie, nie. Na 100% będę zbierał. Tu mamy bazówki, które też są podwójnie. Właściwie będzie zamiast 856 do zebrania, to będzie do zebrania tam 500.
O, zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj, mamy Neymara, mamy Rakitica i Suareza. Też świetna naklejka. Mecio Biza, Czulej. Kupię boksa, na pewno kupię boksa z tymi naklejkami. Kolejna piękna. Kielsen, Rijn, Van Rijn i Serrero. Ładnie, ładnie, ładnie. No i tutaj mamy karty, naklejki bazowe. Tak. Huntelaar, Meyer i Choupo-Moting. Te tria są świetnie zrobione. Czekajcie, bo mi się to tutaj wali wszystko. Dobra. I bazóweczki. Marcelo, Aller, Kik, Forlan, Leyes. No. I ostatnia, moi drodzy, niestety, ale już ostatnia troszeczka. I mamy... pierwsza powtórka i to specjalna szkoda. No i bazóweczki. O, Casillas. No, powiem wam szczerze, że naklejki robią wrażenie. Bazówki są małe, bo one są jednak na dużej formacie, ale są w małym. Jedna naklejka ma dwa numery, więc to jest fajne. Bardzo fajne są zespoły. Jak to w całości, to będzie na pewno genialnie wyglądało. No, myślę, że te naklejki będą u mnie zdecydowanie częściej na kanale, bo mi się podobają. Będę miał się z kim wymieniać, bo wiem, że Kruszyna ma zacząć zbierać też ten temat. Wiem, że Łukasz mu się zbiera, więc będziemy się wymieniali, będziemy zbierali. Ja wam z tego miejsca serdecznie dziękuję i zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć!